No i cześć moi kochani, słuchajcie, dotarłem na miejsce. Miejsce jest genialne, po prostu jest genialnie tutaj. Powiem wam, no super miejsce, zaraz wam pokażę jak to dokładnie wygląda. Jak widzicie, no pogoda nie nastraja, ale na szczęście mam most, także będę pod spodem. To wam tylko pokażę, w razie czego. Tu mamy od razu następny most, gdzie może się uda, może nie, zobaczymy jak tu dopiszą fanty. No ale miejsce jest kozak, patrzcie, tu jest most kolejowy za mną. Także mam takie fajne miejsce z jednej strony, mogę sobie przejść na drugą stronę z drugiej strony. Podejdziemy, pokażę wam. No tu jest, tylko że tu jest ciemno strasznie pod tym mostem, no ale no to jak to pod mostem, nie? Cyk, cyk, przemkniemy sobie szybko i patrzcie, tu wam pokażę. Postaram się może też tu połowić, zobaczymy, nie wiem tylko jak tu wygląda sprawa z dnem. Zobaczcie jaki jest wysoki mur i tam z góry można z jednej strony łowić i tu z drugiej strony, po prostu taki przesmyk. No powiem wam, tu chyba były kiedyś drugie tory z tamtej strony. Tak mi się wydaje, że tu była jedna linia. Ja mam wrażenie, że tu była i tu jest, tu gdzie jesteśmy jest jedna linia, a tu była druga może jakaś stara, ale nie wiem, nie jestem pewien. Nie znam do końca historii tego miejsca, ale jest kozacko. Jest naprawdę miejsce genialne i no mam nadzieję, że przestanie padać, że będę mógł z góry tutaj wiesz porzucać. No jeżeli nie, to trudno, to może innym razem tu przyjadę. Ale jest super, zaczynam rzucać, już się nie mogę doczekać. Także lecę po magnes, pewnie mnie nie widać, co? Trudno. Dobra, jeszcze raz, lecę po magnes. Dobra moi kochani, trochę kojącego deszczu dla ucha. Ja wrzuciłem pierwszy raz magnes. Zobaczymy, może najpierw obadać w ogóle dno, czy mogę tu normalnie łowić. No i zaraz poszukamy wzdłuż, wszędzie gdzie się da. Coś tam łapie. No dobra, no i z pierwszego rzutu mamy pierwsze fanciki jakieś, także nie jest źle. Co tu mamy? Mamy jakąś starą chyba śrubę, przynajmniej kawałek. No i taką zbrojeniówę, także fajnie, dobra. Zaczynamy zabawę. No i patrzcie, ledwo co spuściłem tylko magnes tutaj na dół pod nogi. I takie już cuda idą. Idziemy sprawdzać, co to jest. To jest kawałek żelastwa. Oj, to taki też kawałek fajny. Ach, coś czuję, że może być naprawdę fajnie. No i patrzcie, jest następny chwyt. O, co to jest? O, ale ciekawa rzecz jakaś. Jakieś gałki mamy, co to jest? Może jakiś sterownik, bo jakaś rozdzielnia, może jakiegoś pociągu? Kaniów czysty jest zajebisty, kojarzysz? Kojarzycie co to może być? To wygląda jakby tu było otwierane drzwiczki, to i to. Jakieś pokrętła? Ciekawa znajda, super, jest! Jest kolejne przyłapanie. Pójdzie, o! Pewnie, że pójdzie, co ma nie pójść, nie? Patrzcie na to! O, ale ciężkie! Haha! Część chyba starego mostu. No, tak to wygląda. Opa. Odczepiaj się. No. Takie cudo. I jakieś tam pozostałości. No, coś tam mi się przyczepiło. Co to jest? Latarkę mamy. Ale jaja. W takim miejscu latara. Chyba ktoś był niepocieszony. Czekajcie. Zobaczymy, co to za cudo techniki. Ale mi kapie za kołnierz. Takie. Oczywiście nie działające, no ale jest fajnie, jest latarka. Można spróbować reanimować, może coś będzie z tego. Zobaczymy. No i są kolejne podłapania. Co teraz? Kątownik. Taki kawałek
kątownika się trafił. O kurde, nie pójdzie. No kochani, mam coś większego. Stawia znaczny opór, ale puściło właśnie. Zaraz zobaczymy. Tu gdzieś było. O. Jest. Chyba coś długiego będzie. Jak mi się wydaje. Teraz spróbujemy to dźwignąć. Jest. Wow, co to jest? Ciekawe, rury albo czegoś? Przykrywy jakieś? Włazu? Co to jest? Chodźcie z tym do światła. Zobaczymy. Z jednej strony coś takiego. Jest jakiś otwór. Z drugiej strony wygląda w ten sposób. Tu ma taką dziwną podstawę. To jest taka falowana jakby. Kurczę, ale to żadna część to chyba mostu. Co to może być? No i patrzcie, wyjąłem przed chwilą chyba kawałek łupki ze śrubą. Ogólnie miałem wam nie pokazywać, bo pierdółka taka mała, nie? Ale zobaczyłem z boku na magnesie, że mi tu się jeszcze jakaś krągłość świeci. Jakiś fenik się trafił. Może nie stary. No ale jednak. Z 5 feningów będzie pewnie. Będzie widać z kiedy, czy nie? Chyba 91 rok. Takie. Mały gratis. No i dobra, moi drodzy, akcja ratunkowa, bo mi się magnes zablokował. Ale to jest to, o czym zawsze powtarzam. Nadmiar liny to podstawa. Także bez problemu sobie przejdę na drugą stronę i mam nadzieję, że w drugą stronę uda mi się go wyciągnąć. No i dobra, jestem po drugiej stronie. Ktoś tu w ogóle chyba próbował łowić, ale nie za dużo wyłowił. Zaraz zobaczymy, co tam się wydarzyło z tym magnesem. O kurde, nie chcę w ogóle puścić. Nawet w tą stronę. O cholera jasna. No powiem wam, że tego się nie spodziewałem. No i patrzcie, wróciłem, bo nie chciał z tamtej strony puścić. Tu go szarpnąłem do góry, puścił, cholera jasna, jest. Mam go z powrotem, ale normalnie powiem wam dramat. Myślałem, że już go nie odzyskam. Już byłem pewien, że tam muszę się ładować, no ale udało się, dobra, także rzucamy po prostu kawałek obok. No i pierwszy rzut po akcji ratunkowej. Nie mamy takiego fanta. Śrubę z chyba dwoma stopkami długą czy coś. Fajna znajda, ciężka nawet. Opa. No i mam coś, próbuję to wyjąć. Mam nadzieję, że się uda. Ale się nałapało, patrzcie. Ale się nałapało, cudów. Oto jakie obrośnięte w ogóle. Zaraz. Ogarniemy, co to jest, chodźcie. To też się trzyma, dobra. Wygląda z góry jak jakiś kawałek śruby. Z czymś, ale... Tak, tu jest jakiś płaskownik. Wkręcik. Jakieś pierdoły. No i... No i to. To mam śrubę z jakąś blachą. Tak jak widzicie. Dobra, trzeba drugie wiaderko napełniać. I tu jest to samo. Śruba z blachą. Ale nie mam pojęcia, co to jest. No i dobra, następne rzeczy idą w górę. Następne znajdki.
Piękna kolejna śruba i chyba kawałek szyny. A jak nie szyny, to jakiegoś teownika, czy jak to się tam nazywa. No i patrzcie, moi drodzy, tak jak widzicie, jestem tu troszkę z boku, teraz trochę pomoknę. No i tutaj też fanty idą, też się coś czepia. Widzicie, jakieś... To jest coś okrągłego, ale nie mam pojęcia co. No takie zawijasy różne dziwne, jakieś pogięte, częściowo kamienie na pewno. No i patrzcie, następne jakieś części się trafiają. Super, super, fajnie. Naprawdę powiem wam, fajnie. No i patrzcie, wyciągnąłem takie coś ciekawego, wygląda jak kamień, ale tak trzyma mocno, że się w głowie nie mieści. Nie mogę tego, kurde, odczepić. O, poszło. Najlepsze jest to, że ja nie mam pojęcia, co to może być w ogóle. Jest jakiś taki krążek z numerem. Tu jest numer wybity. I tu jest jakiś znaczek. Znaczek, nie będę ukrywał, trochę przypominający swastykę, ale to nie jest swastyka chyba, wiecie? To jest jakiś... Nie wiem, co to jest. Ciężko powiedzieć. Zrobię wam zdjęcie później i sobie zobaczycie zaraz to z bliska. Ciągnąłem tu z lewej strony magnes i przy samym brzegu mi coś przyłapało. No tak ładnie przyłapało. O, proszę bardzo. Podkładunia? Czyżby to była podkładunia? Tak dawno ich nie było. Nie, tam podkładunia nie, ale coś naprawdę wielkiego i ciężkiego. Opa. Taki trochę mało komfortowy. Opa, warunki, no ale wszystko do zrobienia. No i dobra, moi drodzy, zniosłem to wszystko, co miałem do auta. Jestem teraz po drugiej stronie. Zobaczymy, co uda mi się złapać po drugiej stronie. Wiem, jest pierwszy fancik i wam od razu pokazuję. Nawet więcej niż jeden. Jest coś. Jest jakiś łańcuch. A, coś z łańcuchem. I tutaj. I tutaj też jakieś pierdoły. Patrzcie, wrzut w to miejsce, co przecież się znajdy były i zobaczcie. Jaka podkładunia! No, chodź tu. Piękna. A, będzie noszenie. No i dobra, zobaczmy, co tu się przyłapało. Opa. Jakieś tam rzeczy się złapały, coś tu jest. Tu jest jakaś śruba, jak dobrze widzę. A to, co to jest? To ja to ostukam i zobaczymy. Wygląda ciekawie. No i słuchajcie, to co przed chwilą wyjąłem, to jest coś takiego. Może jakiś bloczek był do ściągania jakiejś liny albo czegoś, no nie wiem, może jakiegoś urządzenia. Może jeżeli ktoś z was kojarzy, to będzie wiedział. To napiszcie, jeżeli coś wam przychodzi do głowy. Patrzcie, z mułu teraz wytargałem stopkę i stopkę ze śrubą. Jest, mam fajne przyłapanie. A, porządne. Ale nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak rura. Tu coś jest, ale no nie jest to na pewno jakiś żaden pocisk ani nic. Myję sobie tutaj pod takim strumyczkiem i powiem wam, że no nie trzeba nawet tego stukać, bo to samo odchodzi, ale ja nie wiem, co to jest. To jest jakaś rolka chyba, nie? No bo na pewno nie jest to żaden pocisk ani nabój. Wygląda jak jakaś rolka od czegoś. Ale nie jestem pewien. Puste w środku w każdym bądź razie.
No i patrzcie, moi kochani, pójdę do światła, żeby wam pokazać. Wyjąłem przed chwilą tą rurkę. No i w końcu i w tym miejscu zaczyna się pokazywać amunicja. I tutaj się w końcu też znalazła. Takie maleństwo. Teraz zobaczymy, czy będzie wiadomo od czego. No, powiem wam, stan fajny. Czekajcie, opłuczemy go tutaj. Strumyczek. Że takie maleństwo. Fajne. Widać coś? Mam nadzieję, że widać, że nie będzie zaparowane. Czekajcie. A, brudne jest. Czekajcie. Teraz od razu lepiej. Że mam dwie kastry w bagażniku. Obie były puste. A obie są już prawie pełne. Także idę jeszcze zobaczyć, bo tu się okazało, że to miejsce, co wam pokazywałem bez torów, to jest miejsce po starym torze. Z drugiej strony jest jakaś tam przekładnia i tak dalej. Są stare tory jeszcze. Także idę jeszcze tu porzucać chwilę i zobaczymy, czy coś wyjdzie. Jak nie, to widzimy się na podsumowaniu. No i jestem, kochani, w przedostatniej części tego wszystkiego, bo jeszcze przejdę na drugą stronę później. Muszę uważać, bo tu w miarę ślisko jest, żebym po prostu tam nie spadł. No i po pierwszym rzucie od razu wpadają dwie rzeczy. Wpada jakiś skrawek. Wiaderko sobie weźmiemy bliżej. Wpada skrawek i wpada śruba na stopce. No i dobra, rzucamy dalej. Coś przetoczyłem po dnie na pewno. Ale coś też jest. O, ale się trafiło. Patrzcie. Trzeba się trochę naciągać tego do góry. Takie, zobaczcie, piękne. Cuda. No i pięknie znowu przyklejany magnes cały, zobaczcie. Stary kapsel. Wiecie, co jest najgorsze w takich miejscach? W sumie nie w takich miejscach, tylko w ludziach. Że tak jak łowię tutaj na przykład, przepływało kilka łódek już. I za każdym razem patrzą się na mnie, jakbym wyrządzał jakąś największą zbrodnię na świecie, bo wrzucam coś do wody. Bo co chwilę wrzucam i ściągam coś. Ale tak naprawdę to ci, co pływają łódkami, w dużej mierze, mówię, że wszyscy, wrzucają te kapsle, te śmieci, wszystko do tej wody, a na ciebie się patrzą jak na ostatniego zbrodniarza. Jest ciężkawo. Oj, jest ciężkawo, chyba łupka jest. O, ale ciężkie. No. Ładnie. Fajnie. Jest jakaś pierdoła. To jest kawałek zbrojonego betonu. No i... no i łupka. No i patrzcie, następny magnes. No co chwilę jakieś fajne, spore rzeczy idą. Patrzcie, co wrzucę magnes, tak dwie, trzy rzeczy się przynajmniej czepiają. Ale powiem wam, że już mam coraz mniej siły dzisiaj. Jeszcze trochę z tym naszarpałem, nadźwigałem. I siły powoli mnie opuszczają. Ale skończę to miejsce. O! O, jest coś fajnego chyba. Skończę to miejsce dzisiaj, żeby tu już więcej nie przyjeżdżać, bo miałem dość daleko, powiem wam szczerze. O, patrz. Ojojojku. Ale idą. Cuda na kiju, na magnesie, na wszystkim. Pięknie. Raz. I dwa. Opa. I siłownia. Idziemy do góry. Patrzcie. Opa. Takie maleństwo się trafiło teraz. I jeszcze jeden pełen magnes.
O, mamy młotek kolejny dzisiaj. Mam coś ciekawego. Mi się przynajmniej wydaje. Jest stoliną. To jest pręcior. A ma jakiś kawałek starej miski. To jest ciekawe, zaraz wam pokażę, bo to jest młotek. Drugi dzisiaj już. Znaczy druga główka do młotka. To jest ciekawe, bo to wygląda jak kawałek hełmu. Hełmy były takie chyba teraz. O, to może być kawałek hełmu jakiegoś niemieckiego. Trzeba tam porzucać. Jest łuseczka, stara, zżarta, ale jest. Dobra, udało mi się coś szarpnąć. Teraz zobaczymy, co to takiego. A przynajmniej ile. Ale ciężkie. Klocy hamulcowe mówiliście, tak? Wcześniej. Przejeżdżała przed chwilą policja na sygnale, bo tutaj obok jest zaraz most zwykły taki, którym auta sobie jeżdżą. Zwolnili, popatrzyli, ale byli na sygnale. Może jakaś dobra dusza zadzwoniła, także zobaczymy, czy będę miał jeszcze jakąś kontrolę dzisiaj, czy nie. O, ale łupka, ja cię kręcę. Takich dużych jeszcze nie ciągałem chyba. A może ciągałem, tylko mi się tak wydaje, bo dawno nie było. Ale piękna jest. Opa, poszło. No i jest jeszcze jedna zdobycz z tej strony. To już powiem wam, że coraz mniej rzeczy mi się czepia do magnesu. Coraz ciężej coś znaleźć, ale jest coś jeszcze. Co to jest? What? Co ja znalazłem? Czy to jest jakiś amortyzator albo resor od pociągu? Co to jest? Nie. To jest tych ze słupa chyba, nie? To jest... Co to w ogóle jest? To jest o tak. To jest chyba te kable po tym wysokiego napięcia szły czy coś. Co to się trafiło? No powiem wam, że nie spodziewałbym się tego. Jaki czad. Zobaczcie. Ale jaja. No i pyk, następne wejście. Następne złomy się idą, ciągną do góry. Raz. Dwa. Cyk. No i cyk. Tutaj sobie macałem na dole. I oto takie znajdy się trafiły. Pięknie. Dwa wkręty. I jakieś dwie blaszki. To jest kawałek łupki. No i dobra, mam ładne przyłapanie. Może następna podkładeczka. Ale łupka. Następna jest. Podkładka nie, ale łupka. O, się zabujało. No i chyba następna podkładka, albo coś większego. A na pewno cięższego. Ale to cud. Ale te hamulce są coraz większe. Cholera jasna, klocki hamulcowe, jakie to jest ciężkie. To jest chyba trzeci dzisiaj. O, cholernie ciężkie. Poszło coś naprawdę dużego. A już nie zostało mi za dużo czasu na karcie. No chodź. O cholera. O, ale ciężkie. Ja wyjąłem to. Nie wiem co to jest, ale poszło.
Ruszyłem tu z mułu. To jest pełne. O, jest pełne jelita. O kurwa. No dobra. Także ja już jestem po połowie, moi drodzy. Jesteśmy na podsumowaniu. No podsumujemy to tak bardzo ogólnie, żebyście tylko zobaczyli, ile mniej więcej tego wyszło. Ponieważ jest bardzo dużo drobnych rzeczy, śrub i innych pierdół. Powiem wam, że jestem naprawdę zadowolony. Wydaje mi się, że dobrze wyczyściłem to miejsce. Mimo, że pewnie jeszcze z 2-3 razy, jakbym tu przyjechał, to i tak pewnie bym jeszcze wyciągnął sporo złomu. No ale było naprawdę fajnie. No i ten klocek na sam koniec, taka wisienka na torcie. Po prostu nie wiem ile. 25-30 kg myślę, że waży. No ale dobra, pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. Jak przyjechałem, miałem w bagażniku dwie puste kastry. Nie miałem nic, ponieważ wyzerowałem się z auta, żeby mieć po prostu lekkie auto, jak przyjadę, żeby mieć dużo miejsca. No i teraz wam pokażę. Tak wygląda mój bagażnik. Kastry są, tak jak widzicie, pełniuteńkie, po same brzegi, jeszcze na górze leży. Tu mamy ten, przypomniało mi się, to jest izolator, to jest tylko, że to jest bardzo duży izolator. W sumie nie widziałem jeszcze na żywo tak dużego izolatora, no ale nieważne. No jest pełno, wyłowiłem trzy młotki, trzy główki od młotków były, no jest pełno złomu, widzieliście sami. Także ja szczerze mówiąc obstawiam, że tak będzie mniej więcej koło 300 kilo. 300 plus minus 50 myślę, no ale zobaczymy, ile wyjdzie. Nie będę w filmie wam wrzucał, jeżeli jesteście ciekawi, w opisie filmu będzie napisane, ile było złomu. Ile się udało tego tu wytargać. Powiem wam, miejsce naprawdę zacne. No i bardzo piękne, tak jak widzieliście. Z mojej strony to będzie na tyle dzisiaj. Cieszę się, że byliście. Cieszę się, że oglądaliście. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to na dole czerwony przycisk pod filmem, ewentualnie w dolnym rogu moja miniaturka. Tak samo możesz zasubskrybować tam kanał. Komentujcie, lajkujcie. Jeżeli macie znajomych, którzy lubią takie rzeczy i jeszcze nie widzieli tego kanału, nie widzieli mojego kanału, polecajcie, bo warto, naprawdę. Ogromne ilości złomu, nie tylko. Trzymajcie się, życzę wam miłego wieczoru, popołudnia. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć.